Dzień dobry Państwu. Nazywam się Maciej Świrski i jestem kierownikiem zgromadzenia publicznego, które właśnie uważam za otwarte. Zgromadzenie publiczne jest poświęcone dwóm rzeczom. Pierwsza to jest okrągła rocznica rozpoczęcia przez Niemców w okupowanej Warszawie w 1943 roku 15 października serii egzekucji ulicznych, których pomysłodawcą i autorem był Franz Kuczera. Odbyło się w sumie 30 egzekucji ulicznych, w których zginęło ponad 2000 osób. Warszawa i tak steroryzowana zamarła. Ta seria egzekucji ulicznych zakończyła się dopiero po zamachu na Kuczerę 1 lutego 1944 roku. W tym miejscu egzekucja nastąpiła 28 stycznia 1944, czyli na kilka dni przed zamachem. Niestety tym, którzy tutaj polegli, nie dane było doczekać zakończenia. Prosiłbym o zapalenie znicza pod tablicą dla upamiętnienia tych wydarzeń. I chciałbym, żebyśmy przez chwilę w milczeniu oddali cześć poległym na ulicach Warszawy z rąk niemieckich bestialców. Drugą sprawą, z którą tutaj przychodzimy, jest współczesność. Współczesność, która jest dla nas prawie tak przerażająca, jak to, co się wydarzyło na ulicach Warszawy w 1943-1944 roku. Mianowicie kłamstwo, które dotyka naród polski, dlatego że okazuje się w ciągu tych lat, które minęły ostatnio, że świat zaczyna uważać, iż to Polacy są sprawcami Holokaustu, sprawcami II wojny światowej i tych zbrodni, które Niemcy dokonali w Polsce i na całym świecie, w całej Europie. To przerażające kłamstwo stawia nas w roli katów, a nie ofiar. I dlatego musimy się temu z całą mocą przeciwstawić. Przeciwstawić się można w tej chwili prawnie. Dlatego zaczynamy zbierać podpisy jako Reduta Dobrego Imienia, Polska Liga Przeciw Zniesławieniom. Zaczynamy zbierać podpisy pod petycją do Sejmu w sprawie ustanowienia prawa zrównującego sformułowanie polskie obozy koncentracyjne z kłamstwem oświęcimskim. Ja przeczytam tę petycję do Sejmu. My niżej podpisani obywatele Rzeczypospolitej wzywamy Sejm, aby nie zwlekając uchwalił prawo, w którym jasno będzie określone, że publiczne użycie sformułowania polskie obozy koncentracyjne, polskie obozy śmierci, polskie obozy zagłady i tym podobne w odniesieniu do niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych jest kłamstwem oświęcimskim. Dotykające naród polski zniesławienia ze strony mediów i osób używających takich określeń są coraz częstsze, jak można przypuszczać, nieprzypadkowe. Jeśli nie będzie się temu przeciwdziałać, także w sferze symbolicznej, niebawem światowa opinia publiczna będzie przekonana o tym, że to Polacy są sprawcami Holokaustu i ponoszą do niego odpowiedzialność. Nie możemy do tego dopuścić. Naszym żywotnym interesem narodowym jest obrona dobrego imienia Polski i Polaków przed oszczerczymi pomówieniami. Milczenie w tej sprawie, brak zdecydowanego sprzeciwu wobec kłamliwych sformułowań oznacza zgodę na nie, zgodę na zakłamywanie naszej historii. A naród, na który przerzucono niemieckie winy z II wojny światowej, nie będzie traktowany na równi z innymi na arenie międzynarodowej. Polacy staną się ludźmi niższej kategorii, właśnie przez to, że nawet we własnym prawodawstwie nie bronią swojego honoru i godności. Liczymy, że posłowie reprezentujący naród nie będą się wzbraniać przed tak oczywistą i ponadpartyjną jednoczącą wszystkich Polaków inicjatywą. W imię prawdy historycznej oraz poczucia sprawiedliwości, pamiętając o tych wszystkich obywatelach Polski, którzy ponieśli śmierć podczas II wojny światowej w niemieckich obozach koncentracyjnych. Liczymy na uchwalenie takiego prawa. Jest oczywiście inicjatywa ustawodawcza, która właśnie dotyka tego problemu. Pan poseł Piątkowski jest autorem ustawy, która została dzisiaj złożona do laski marszałkowskiej. Proszę pana posła o zabranie głosu. Szanowni Państwo, to o czym mówił pan Maciej Świrski jest niestety codziennością naszego państwa. Codziennością, w której rząd nie reaguje na sytuację, kiedy obrażany jest honor Polaków, dobre nasze imię. Kilka miesięcy temu mieliśmy okazję niestety oglądać także w telewizji publicznej niemiecki serial Nasze Matki, Nasi Ojcowie, który w sposób szczególnie zakłamany pokazywał historię II wojny światowej, stosunek Polaków do Żydów czy polskie formacje wojskowe z tego okresu.
Wielokrotnie Polacy indywidualnie albo stowarzyszenia składali listy protestacyjne, zakładali nawet sprawy przeciwko osobom, redakcjom, które używały określeń typu polskie obozy koncentracyjne, polskie obozy śmierci. Najczęściej niestety z tego nic nie wychodziło. Pewnie dlatego, że te pojedyncze osoby, te stowarzyszenia, nie mając dużych środków, nie mogły sobie pozwolić na dobrych prawników, które by doprowadziły do szczęśliwego z naszego punktu widzenia finału, czyli takiego, aby zakazano używania tego typu określeń. Polskie państwo na razie reaguje w ten sposób, że polscy dyplomaci, przynajmniej czasami, próbują pisać listy do redaktorów naczelnych poszczególnych stacji i stacji telewizyjnych, ale nie przynosi to efektu. W tamtym roku ponad 120 razy interweniowano. Podobne sytuacje miały miejsce od wielu, wielu lat. Mimo to proceder ciągle się powtarza. Dlatego zdecydowaliśmy się złożyć do marszałka Sejmu wniosek o ustawę, która zmusi polskie państwo do prowadzenia realnej polityki historycznej. Polityki, która będzie polegała także na obronie polskiego imienia. Ta krótka ustawa obejmuje zmiany w dwóch obecnie funkcjonujących ustawach. Ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej oraz w Kodeksie Karnym. W ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej wprowadzamy dwa dodatkowe artykuły, które decydują o tym, iż po artykule 55 dodajemy artykuł 55a. Kto publicznie oskarża o udział w masowych zbrodniach polskie, niepodległościowe, niekomunistyczne, podziemne formacje i organizacje Polskiego Państwa Podziemnego, podlega grzywnie, ograniczeniu wolności lub karze pozbawienia wolności do lat 5. Wyrok podawany jest do publicznej wiadomości. I artykuł 55b. Kto publicznie używa słów polskie obozy śmierci, polskie obozy zagłady, polskie obozy koncentracyjne lub innych, które stosują przymiotnik polskie wobec niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków zagłady, podlega grzywnie, ograniczeniu wolności lub karze pozbawienia wolności do lat 5. Wyrok podaje się do wiadomości publicznej. Jednocześnie zmieniamy kodeks karny tak, aby tego typu czyny czynione przez Polaków bądź cudzoziemców podlegały ściganiu z urzędu przez polskich prokuratorów. Dziś ten projekt, jak pan prezes mówił, został złożony do Sejmu. Mamy nadzieję, że także presja społeczna, która niedługo nastąpi, przyczyni się do tego, że ten projekt będzie szybko procedowany, przyjęty w Sejmie i zmusi polski rząd do prowadzenia realnej polityki historycznej. Dziękuję bardzo panu posłowi. Presja społeczna jest istotna. Bez presji społecznej ludzie sprawujący władzę wykonawczą nie będą robić tego, czego pragnie naród, a naród pragnie ochrony swojego dobrego imienia w dobie zbierającej fali oszczerstw. Dlatego musimy tę presję wywierać także poprzez podpisy. Podpisy są zbierane tutaj wśród państwa, krąży lista. One dołączą do innych podpisów, które zostaną niebawem zbierane we wszystkich większych miastach w Polsce poprzez aktywistów Reduty Dobrego Imienia. Zapraszam państwa do zapisywania się do Reduty Dobrego Imienia. W tej chwili jest nas prawie 2000. Każdego dnia przybywają nowi. Jak widać, sprawa jest istotna dla narodu. Równocześnie chciałbym poinformować, że Reduta Dobrego Imienia razem z współpracującą kancelarią prawną złożyła do prokuratora doniesienie o popełnieniu przestępstwa w imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przez reżyserów tego oszczerczego filmu autorstwa Nico Hoffmana i spółki, sprzedawanego na cały świat w tej chwili przez CDF. Prokuratura przyjęła zawiadomienie, zobaczymy, jak to się dalej potoczy, ale będziemy, mam nadzieję, z pomocą polityków wszystkich opcji, ponieważ sprawa jest ponadpartyjna, sprawę monitorować. Reduta Dobrego Imienia działa na całym świecie i chciałbym poprosić pana posła Adama Kwiatkowskiego o zabranie głosu, żeby nam zreferował, jak to wygląda w Anglii i w Stanach Zjednoczonych. Szanowni państwo, to dobrze, że Polacy nie tylko tu w Polsce pamiętają o naszej historii i walczą o tą historię i walczą o prawdę.
Z jednej strony chciałem podziękować panu prezesowi za to, że tu dzisiaj możemy się spotkać, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć o tym, że takie spotkania mają miejsce tam, gdzie są Polacy, a Polacy są wszędzie. Nie tak dawno w Nowym Jorku. W Nowym Jorku, w którym organizuje te spotkania polskiego pochodzenia policjant Stefan Komar, wiceszef posterunku na polskim Greenpointcie. I takie spotkania i takie pikiety obiecuję, że będą nadal tam organizowane. Podobnie w Wielkiej Brytanii. I to ważne, żebyśmy wszyscy, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, pamiętali o tym i pamiętali o tym naszym dobrym imieniu, że warto o nie walczyć. Ja jestem przekonany, że to spotkanie, że dzięki temu, że jest ono i będzie ono transmitowane przez wielu dziennikarzy, te głosy dotrą do naszych rodaków w różnych miejscach i ta nasza solidarność doprowadzi do tego, że zmienimy to prawo tak, aby ono chroniło dobre imię Polski, bo przecież o to nam wszystkim chodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na zakończenie naszego zgromadzenia chciałbym prosić państwa o składanie podpisów pod petycją do Sejmu, którą przed chwilą przeczytałem, a także zaniesienie informacji do swoich najbliższych znajomych, kręgu przyjaciół, środowisk o tym, że taka akcja się odbywa. Jeżeli nie będziemy tego robić, to sprawa nie zostanie zakończona pozytywnie, dlatego że, jak mówię, rządzący muszą czuć nacisk i oddech opinii publicznej na karku. To, że kłamstwo oświęcimskie w postaci polskie obozy koncentracyjne nie jest jeszcze penalizowane w Polsce i polska prokuratura nie ściga tego z urzędu, to jest między innymi wynik tego, że nie było takiego nacisku. Społeczeństwo musi się organizować. Musimy organizować się jako społeczeństwo obywatelskie w sytuacji, kiedy partycypacja społeczna w Polsce jest najniższa w Europie. I dlatego jednym z elementów organizowania się społeczeństwa obywatelskiego jest na przykład Reduta Dobrego Imienia, Polska Liga Przeciw Zniesławieniom, czy inne organizacje społeczne, które mają na celu obronę dobrego imienia Polski, polskiego honoru i polskiej historii. Pamiętajmy, że nauka historii Polski w polskich szkołach jest ograniczana. Pamiętajmy, że polska tożsamość jest zagrożona nie tylko przez popkulturę jako zjawisko powszechne, ale także poprzez pewne działania, które w mojej opinii są całkiem świadomie robione, żeby nie był przekazywany polski kod kulturowy. I dlatego organizowanie się, przekazywanie informacji o takich akcjach jak ta jest obowiązkiem każdego patrioty. Dziękuję bardzo państwu za przybycie tak liczne. Zapraszam do zbierania podpisów. Dziękuję bardzo. Słucham. Ja bym chciała przede wszystkim ogólnie i konkretnie zapytać, o co walczycie i czego oczekujecie? Walczymy o dobre imię Polski, to znaczy o to, żeby oszczerstwa dotykające naród polski przestały funkcjonować w obiegu publicznym. To znaczy chodzi o to, żeby każdy, kto używa sformułowania polski obóz koncentracyjny, polski obóz śmierci, polskie obozy zagłady, polscy faszyści i tym podobne, żeby liczył się z konsekwencjami. W tej chwili tych konsekwencji nie ma, w związku z czym są one używane. Te sformułowania. Częściowo jest to po prostu niedouczenie rozmaitych ludzi, którzy nie znają historii Europy, zwłaszcza, bo mówimy o Stanach Zjednoczonych, a częściowo jest to te fałszywe sformułowania są świadomie rozprzestrzeniane przez ludzi, którzy chcą zrzucić winę Niemiec na Polaków. Ma swój cel polityczny, trudno mówić o tym szerzej w tym momencie, natomiast jest oczywiste, że to nie są działania przypadkowe. No, jeżeli agencja DPA używa sformułowania polskie obozy śmierci, a propos polski obóz śmierci, a propos obozów Sobiborze, no to jest jasne, że to nie jest przypadkowe, bo agencja prasowa ma po pierwsze obowiązek dokonania szczególnej staranności, a po drugie ta informacja jest kilka razy sprawdzana, więc jeżeli takie sformułowanie idzie w tak zwaną linię, no to nie jest to przypadek. No ja wiem, o czym mówię, bo byłem kiedyś wiceprezesem Polskiej Agencji Prasowej, w związku z czym wiem, jak działa agencja prasowa, jak działają media. Jeżeli taki Die Zeit mówi wielokrotnie o polskich obozach śmierci, nawet w wyszukiwarce ma taki termin, to też nie jest przypadek. Musimy z tym walczyć i musi to być walka systemowa. Musi być nacisk społeczny, takiej organizacji jak nasza. Muszą się obywatele jednoczyć, ale bez systemowego działania rządu polskiego opartego na prawie, to niewiele zdziałamy. Musi być działanie systemowe, polegające na tym, że po pierwsze jest wyspecjalizowana komórka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na przykład, która zajmuje się tą sprawą, a nie od przypadku do przypadku reaktywnie, jak to się dzieje obecnie, kiedy jak się pojawia jakieś oszczerstwo, to ambasador tam wysyła list, no i
są jakieś przeprosiny albo i nie, tylko musi to być po pierwsze obserwowane, monitorowane, muszą być zdiagnozowane miejsca, w których się to pojawia najczęściej, kto jest tym szkodnikiem. Po drugie, trzeba to robić systemowo w ten sposób, że no, w drodze przetargu wyłonić jakąś dobrą, markową, sieciową kancelarię prawną, która po prostu pozwie takiego oszczercę za jakieś duże pieniądze. No i wtedy ta sprawa zostanie wygrana, na wszystkich innych spadnie strach, no bo to pieniądze najbardziej przemawiają do głowy takich ludzi. Tak zrobili Żydzi i nie bez kozery nasza organizacja się nazywa Polska Liga Przeciw Zniesławieniom. Dokładnie tak samo jak jest Żydowska Liga Przeciw Zniesławieniom, bo w tej chwili Polacy są w takiej samej sytuacji oszczerstw i zniesławień, w jakiej byli Żydzi. No, jeszcze w latach 50. W latach 50. w Nowym Jorku, w hotelach w Nowym Jorku były napisy Żydom wstęp zabroniony. Prawda? Teraz sytuacja się diametralnie zmieniła przez to, że była determinacja ludzi, którzy postanowili bronić dobrego imienia swojego narodu. I my dokładnie to samo robimy. Solidarni 2010 chcieli zapytać o współpracę z organizacjami na terenie Niemiec, z polonijnymi organizacjami. Na ile Państwo weszliście z nimi w kontakt i jak to wygląda? Jest tak, że współpracujemy z organizacjami na terenie Niemiec, czyli na przykład z Polskim Towarzystwem Historycznym w Niemczech, i tam są aktywiści, którzy z nami kooperują. My skupiamy się na działaniach dwutorowych, prawnych, związanych po prostu z pozywaniem oszczerców, ale także z działaniami, nazwijmy to, uświadamiającymi, no, organizowanie pikiet, pisanie listów otwartych i tak dalej, dlatego że także w Polsce jest słaba świadomość tego, co się tak naprawdę dzieje. Otóż Polacy dalej żyją w przekonaniu, że świat uważa, że są ofiarami wojny. Świat tak nie uważa. Świat uważa, że jesteśmy sprawcami II wojny światowej i że to my wymordowaliśmy Żydów. Takie jest przekonanie przeciętnego Amerykanina, Anglika, Francuza, dowolnego młodego człowieka w świecie. Ja tego nie mówiłem podczas wiecu, bo to jest dostępne na stronach www. Reduty, ale Państwu do mediów mogę powiedzieć. Jeżeli Polacy nie upomną się o swoje dobre imię i przekonanie o tym, że Polacy są winni II wojny światowej, a zwłaszcza Holokaustu, to w przeciągu kilku lat najbliższych to przekonanie się tak umocni, że dla przeciętnego Anglika, Amerykanina, obywatela państwa, który należy do NATO, Polak będzie tym mordercą, który był obsługiwał komory gazowe w Auschwitz i robił selekcję na rampie. W związku z tym traktat NATO, który artykuł 5 mówi o pomocy w przypadku napaści, jest tylko polityczny, bo mówi o tym, że rządy podejmą decyzję adekwatną do zagrożenia, czyli to jest decyzja zależna od tego, jak narody będą patrzeć na siebie nawzajem. Więc jeżeli w opiniach przeciętnego Francuza będziemy mordercami z Auschwitz, to żaden prezydent francuski ani żaden premier brytyjski nie podejmie decyzji o wejściu w wojnę z agresorem przeciwko Polsce, bo żaden naród nie zgodzi się bronić morderców. I to jest geopolityczny, żywotny interes Polski bronić dobrego imienia. Chciałam zapytać, czy Reduta Dobrego Imienia zajmuje się wyłącznie kwestiami relacji polsko-niemieckich, czy też na przykład polsko-ukraińskich, bowiem jak usłyszeliśmy ostatnio, na terenie Polski wzniesionych zostało 16 pomników upamiętniających Banderę i UPA. Tak. Czy tutaj Państwo widzicie jakieś pole do oddziaływania? Jest to oczywiście pole oddziaływania. Trzeba z tym zrobić porządek, aczkolwiek Reduta ma skromne środki, zasoby. Tutaj państwo polskie powinno występować aktywnie w obronie dobrego imienia. No, podobnie jak w wypadku niemieckich obozów. Ale oczywiście liczymy na aktywistów, na wolontariuszy, na członków Reduty, którzy będą po prostu aktywni w tych miejscach, więc bardzo proszę za pośrednictwem państwa o informowanie nas. Wszędzie tam, gdzie trzeba występować, będziemy występować, aczkolwiek mamy ograniczone zasoby. Ważne jest to, żeby być aktywnym, to co powiedziałem podczas tego naszego wiecu. Trzeba być aktywnym, bo bez aktywności po prostu przepadniemy. To nie ma dwóch zdań. I najbliższe Państwa plany? Najbliższe plany to jest dalszy ciąg, kontynuowanie akcji przeciwko oszczercom z CDF-u. Zgłosiliśmy już ich do prokuratury, teraz tworzymy pozew przeciwko nim cywilny. Mam nadzieję, że to się stanie w ciągu najbliższego czasu. Organizujemy się intensywnie, czyli budujemy struktury zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Codziennie ktoś nowy przystępuje do Reduty. Tworzymy nową strukturę prawną, która będzie bardziej adekwatna do tego, co w tej chwili nas czeka. A przede wszystkim budujemy aparat monitorujący oszczerstwa lub przygotowywanie oszczerstw. Dlatego, że stwierdziliśmy, że skoro polski aparat państwowy nie był w stanie wykryć w ciągu 5 lat tworzenia filmu CDF, że on powstaje, no to musimy po prostu się tym zająć. Musimy śledzić to, co się dzieje w kwestiach działań antypolskich, no, na całym świecie poprzez naszych wolontariuszy.
A ciekawi nas stosunek do telewizji publicznej, która wyemitowała film za nasze publiczne pieniądze. Proszę powiedzieć, czy Państwo uważacie, że to należy zostawić bez żadnego komentarza? Nie, tego zostawić absolutnie nie można zostawić. Ja na samym początku, 21 lipca, czyli 3 dni po wyświetleniu tego filmu, złożyłem doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez Juliusza Brauna, który dopuścił do emisji tego filmu. Prokuratora standardowo odpowiedziała, że nie dopatrzyła się znamion przestępstwa, dziękuję, do widzenia. Równocześnie z tym doniesieniem złożyłem doniesienie na nieznanego internautę, który na swoim profilu na Facebooku zamieścił zdjęcie, w którym była polska flaga włożona do sedesu z podpisem niech nacjonalizm płynie tam, gdzie jego miejsce. Dokładnie ten sam tekst odrzucający, że tu nie ma przestępstwa, został przez tego samego prokuratora wysłany. W związku z czym widać, że to jest standardowe działanie. W związku z czym nie zrodziliśmy się i dalej z pomocą kancelarii prawnej prowadzimy akcję przeciwko oszczercom, czyli zostanie złożone doniesienie do prokuratury na Telewizję Polską, pozew cywilny także przeciwko Telewizji Polskiej, a ponieważ złożone zostało doniesienie do prokuratury i to się zbiega z inicjatywą poselską, być może prokuratura potraktuje to poważniej, ale co nie zmienia faktu, że ja zmierzam do umówienia się z ministrem Biernackim na spotkanie, żeby określić, w jaki sposób w ogóle polski wymiar sprawiedliwości w tej sprawie ma działać. Oczywiście z ministrem Biernackim, z Eremetem, no bo w tej chwili to jest rozdzielone. Solidarni 2010 solidaryzują się z Redutą Dobrego Imienia. Jesteśmy z Państwem. Oczywiście. Niech żyją solidarnie, niech żyje Solidarność. I Reduta Dobrego Imienia. Na pikiecie w obronie dobrego imienia Polaków pod tablicą pamiątkową pod hotelem Forum spotykamy też Witka Rosowskiego. Z Nowego Jorku. Solidarni 2010 Nowy Jork mają tutaj swoją reprezentację. Proszę powiedzieć, jak Solidarni w Stanach Zjednoczonych bronią dobrego imienia Polaków? Ostatnio mieliśmy pikietę pod BBC w sprawie rozpowszechniania tego filmu niemieckiego, czyli kłamstwa niemieckiego, kłamstwa wojennego, który traktujemy na równi z kłamstwem oświęcińskim, nasze matki, nasi ojcowie. Ten film jest sprzedawany na całym świecie, dystrybuuje go BBC. No i ostatnio byliśmy właśnie tam protestować. Natomiast ja uważam, w ogóle jestem po pierwsze, muszę się przyznać, że byłem niedoinformowany, jestem w ogóle zdziwiony, że kłamstwo tego rodzaju nie podlega penalizacji w Polsce. Więc właśnie będzie, o to walczy Reduta Dobrego Imienia. No mam nadzieję, my się przyłożymy z całą naszą energią do tego, żeby taką ustawę wprowadzić, bo już jest czas. No jak to możliwe, że kłamstwo oświęcimskie jest penalizowane na całym świecie, nie tylko w Polsce. W Stanach Zjednoczonych przede wszystkim. A inne kłamstwo wojenne, dotyczące równie wielkich zbrodni, nie jest penalizowane. To jest po prostu to jest niezrozumiałe dla nas. I będziemy o to walczyć, na pewno będziemy o to walczyć. Dotychczas demonstrowaliśmy bardzo często pod przedstawicielstwem rosyjskim przy ONZ-cie, które znajduje się w budynku byłego KGB. W związku z kłamstwami smoleńskim. Na temat katastrofy smoleńskiej. Tak, w związku z kłamstwem smoleńskim. Natomiast myślę, że już wkrótce dołączymy do naszego planu działań pikiety, demonstracje pod przedstawicielstwami niemieckimi, bo nie oszukujmy się. Ten serial wpisuje się w politykę historyczną państwa niemieckiego, dzisiejszego państwa niemieckiego. I nie możemy stać bezczynnie, bo cisza, bezczynność jest przyzwoleniem na to. Za chwilę, jeśli my nie zaprotestujemy, to za chwilę, za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć, to się tak utwierdzi, że wtedy jak ktoś zaprotestuje, to Niemcy czy ktokolwiek na świecie powie, no jak to? Się właśnie oburzą. Tak, przecież wyście nie protestowali przez 10 lat, to musi być prawda. Co, jesteście jakieś oszołomy? Teraz do was to dotarło? Więc nie, teraz musimy, i to już i tak jest za późno, przecież jest 60 lat po wojnie. Teraz, w tym momencie, to już jest ostatni dzwonek,
wobec polityki państwa niemieckiego fałszowania historii i przyzwolenia, czy wprost współudziału w tym rządu polskiego, czy raczej rządu niepolskiego, który rządzi tym krajem w tej chwili, musimy zdecydowanie się temu przeciwstawić, żeby nasz głos był słyszalny. No cóż, nie zatrzymamy produkcji jakiegoś filmu, jeśli oni będą chcieli produkować, ale nasz głos musi być słyszalny. Chciałam zapytać o środowiska polonijne. Na ile chętnie przekazywana jest wiedza starszego pokolenia, bo wśród emigracji są też ludzie, jest emigracja bezpośrednio powojenna, tak, wojenna właściwie. Na ile ta wiedza jest przekazywana w środowiskach lokalnych, Amerykanom, jak również już teraz dzieciom i wnukom tych, którzy pozostali po II wojnie światowej i wyemigrowali między innymi do Stanów, do Kanady, są te silne środowiska. Jak wiedza o doświadczeniu II wojny światowej przedostaje się do świadomości na kontynencie amerykańskim? To znaczy, ta wiedza jest przekazywana w rodzinach, wśród znajomych, z pokolenia na pokolenie. Myśmy niedawno mieli takie przedstawienie na temat Powstania Warszawskiego, do którego nakręciliśmy materiały wideo, wywiady z żyjącymi powstańcami z Nowego Jorku. Więc oni o tym chętnie opowiadają i ta wiedza jest przekazywana, ale niestety nie trafia ona do amerykańskiego mainstreamu. Właśnie chciałam zapytać o współpracę z naszymi służbami dyplomatycznymi w Stanach. Czy w ogóle takie istnieją? Bo znamy fakt zorganizowania tegoż przedstawienia przez Solidarność 2010 w Nowym Jorku. Informowaliśmy o tym na portalu. Natomiast rozumiem, że było to całkowicie oddolne działanie państwa, bez żadnego wsparcia, żadnego poparcia i nie dostało się do opinii publicznej szerzej. Była to absolutnie oddolna inicjatywa. No nieważne, że nikt nam nie pomógł, ale to jest okej, bo to była oddolna inicjatywa, sami sobie pomogliśmy. Sami zrobiliśmy, na ile potrafiliśmy, na ile mieliśmy środki. Ale rzeczywiście, no muszę powiedzieć tutaj, że przedstawicielstwo polskie, konsulat czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych raczej bardzo ostrożnie bierze udział w tego rodzaju przedsięwzięciach, tak. Ewentualnie jest jakaś msza czy coś takiego, to pojawi się przedstawiciel konsulatu, ale to jest bardzo bierny i ostrożny udział. Natomiast nieznana jest mi działalność konsulatu aktywna w tym względzie. I bardzo ubolewam nad tym. I my wszyscy patrioci w Nowym Jorku nad tym bardzo ubolewamy, że taka jest sytuacja i taka jest postawa i podejście Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No myślę, że to dobre miejsce, żeby wystosować apel właśnie do służb dyplomatycznych polskich, do konsulatów i do ambasad, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ażeby poza granicami kraju tej sprawy bronić i pilnować. I tutaj Solidarni 2010 zarówno w Warszawie, jak i w Nowym Jorku, jak widać, są zjednoczeni wokół tego celu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.